Katarzyna Janowska, Onet Kultura. Słuchaj, mamy dzisiaj tak bogato. I zagranica, i wybory, i kultura, i sport. No po prostu powiem ci, Onet rano w pełnej krasie. Dzisiaj tak, kobiet proporcjonalnie mamy, znaczy jest kobiet proporcjonalnie do ich liczby w społeczeństwie. Mamy bardzo silną reprezentację dzisiaj w programie. Tak, cieszę się, znaczy w Onet, tak, dobrze. Tak, mam nadzieję, że takie proporcje też w niedzielę przy urnach zostaną zachowane. Oj, tak, też ja zresztą porozmawiamy. Dzwonię. I tak. Słuchaj, ja mam taki, właśnie taką klamerkę, bo zaczęłam od rozmowy z Dorotą Stalińską, która, jak się okazuje, kandyduje. To, nie wiem, jakoś... Jest to pewne nowum dla mnie, przepraszam bardzo, no to mi umknęło, chociaż robiłam rozmowę z kandydatami do Sejmu z partii opozycyjnych, z akurat z trzeciej drogi, bo z trzeciej drogi startuje pani Dorota Stalińska, była u nas Bożena Żelazowska z PSL-u, Krzysztof Mieszkowski był z koalicji i Agata Zyglewska Diduszko, tak, z Lewicy. I wiesz, i że oni pamiętali, Beata Żelazowska i Krzysztof Mieszkowski, że taką debatę odbyliśmy 8 lat temu w TVP Kultura z przedstawicielami wszystkich komitetów. Wtedy, kiedy jeszcze media publiczne były mediami publicznymi. Tak, z przedstawicielami wszystkich komitetów. Był pan Bosak wtedy i tak dalej, no bo to była debata, prawda? No więc to wtedy zapraszasz wszystkich. Przeciwieństwie do tego, co dzisiaj się No właśnie, odbywa. Wiesz, powiem ci, unikam mocnych słów, bo jest ich bardzo dużo w przestrzeni publicznej, ale uważam, że obecnie zarządzający telewizją publiczną zmienili ją w szmatę. Nie da się inaczej określić, a obie jesteśmy z tego medium i byłyśmy związane i mam generalnie szacunek dla jednak twórców, którzy tam przez lata pracowali. Teraz to po prostu jest szmata. Słowo szmata padnie jeszcze dzisiaj w czasie tej rozmowy, dlatego, że pada w rozmowie, o której za moment powiemy, w dodatku do Newsweeka, który Kasia zredagowała. Strefa Kultury i oczywiście zaraz o tym powiemy, dlatego że kontekst wyborów jest tam mocno zaznaczony. No, przecież to nie dziwne w końcu. To ale prawda. Powiedz mi, że... Bo właśnie, Dorota Stalińska, ona nie tylko mówi o prawach kobiet, ona nie tylko wzywa kobiety, idziemy głosować, ona nie tylko mówi o samorządach, działa w samorządzie, więc mówi o tej zdobyczy naszej demokracji, jaką samorząd jest, ale ona też właśnie mówi o należytym miejscu kultury w społeczeństwie, żeby je przywrócić. I właśnie, to co to znaczy? I myślisz, że tylko artyści, tylko ludzie tak głęboko dotykający tej tkanki, jaką jest kultura, są w stanie o to miejsce zawalczyć? Czy oni akurat walczą, wiesz, przez cały czas? Ale w Sejmie? Nie, myślę, że nie, dlatego, że oczywiście super, że kandydują artyści, jak Dorota Stalińska, kandyduje Jacek Denel, który głównie na sztandarach ma jednak prawa osób LGBT plus i też bardzo dobrze. No, Krzysztof Mieszkowski to już były dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu, zniszczonego zresztą przez polityków i to akurat z różnych opcji, więc trochę tych osób od kultury jest i oni na pewno będą czuli te problemy i na pewno będą mocniej artykułowali, ale wiadomo, że muszą te koalicje budować szerzej, prawda? Więc cieszę się, że kandydują ludzie kultury, bo rozumieją, bo wiedzą, co to, jak ważne są ubezpieczenia dla artystów, jak ważna jest karta artysty zawodowego, jak ważny jest proces wyboru szefów instytucji transparentny. No bo zobacz, teraz instytucje kultury zostały zideologizowane poprzez przejęcie przez nominatów partyjnych. Jeśli chodzi o główne instytucje dotyczące sztuk wizualnych, muzea, no to one są całkowicie przejęte. Ja ostatnio miałam gości z granicy na Warsaw Gallery Weekend i tak naprawdę, żeby pokazać współczesną sztukę, to trzeba było właśnie tylko i wyłącznie w oparciu o prywatne galerie, dlatego że Zachęta, Zamek Ujazdowski, MS w Łodzi, to są wszystko instytucje, w których zarządzają panowie, którzy mieli jakieś małe galerie, którzy nie mają dorobku i po prostu, no... No widzisz, jakoś tak się wydarzyło, że ci ludzie z dorobkiem, z takim prawdziwym... Profesjonalistami. Kapitałem i zasługami w dziedzinie kultury
jednak są po tej drugiej stronie. No tak się okazuje. Ale też zobacz, bo akurat PiS bardzo dobrze rozumie rolę kultury i tu trzeba przyznać, że od początku choćby to, że pan Gliński był wicepremierem, czyli minister od kultury był wicepremierem, tyle, że niestety rozumieją to w sposób opaczny, to znaczy dają duże pieniądze, no i cenzurują kulturę, prawda? Chcą, jakby rozumieją jej rolę, ale jednocześnie chcą ją zawłaszczyć. Wiedzą, ile ona mówi i jak ile ona ma impact, mówi, prawda? Tak, i jak może działać też scalająco na pewne grupy społeczne. Tak, dawać z zieloną granicą się stało, to chociażby, wiesz. Tak, to na Arebur, prawda? Jeden z przykładów tylko. Więc PiS znał wartość kultury, no i wykorzystał ją do celów politycznych tylko i wyłącznie, prawda? Tak, no mówiąc właśnie o tych instytucjach kultury, czy związanych z kulturą i sztuką, oczywiście też mamy na myśli media publiczne, tak, i telewizję publiczną i wybieranie szefa telewizji publicznej również, bo mówiłaś o wyborze, tak, jasnym tak, wyborze. Tak, tej transparentności w wyborze, uniezależnienia dyrektorów, szefów instytucji publicznych tylko i wyłącznie od kryteriów ideologicznych. Jeśli mówimy o mediach publicznych, a od tego zaczęłam, bo jednak leży mi to na sercu, bo to jest, to nie jest tylko informacja. Ja zawsze zajmowałam się w telewizji kulturą. To jest misja kulturotwórcza. Myśmy produkowali spektakle, myśmy produkowali dokumenty, myśmy produkowali filmy jako telewizja, koncerty, prawda? Przypominaliśmy archiwa, więc wiesz... To są takie zjawiska, które telewizja publiczna powinna po prostu nam jako obywatelom zagwarantować, że jeśli inni nam tego nie dają, nie wiemy, że coś takiego istnieje, to właśnie telewizja publiczna powinna nas na to uwrażliwić i pokazywać wartość, której być może z innych źródeł nie poznamy. No, zdecydowanie tak. Ja nie zapomnę, jak Mariusz Walter mi mówił, przez krótko pracowałam też w TVN-ie, po pierwszym PiS-ie, mówił mi, że takie są media prywatne, jaka jest telewizja publiczna, że to telewizja publiczna ustala poziom. No i no niestety teraz, niestety dobrze, że są media komercyjne, same teraz pracujemy w mediach publicznych, gdzie ja mam program o kulturze, gdzie właśnie mogę w Newsweeku robić strefę kultury. No to powiadaj, kultury. Słuchaj, o tym właśnie, dodatku do Newsweeka. Właśnie, o czymś przyjemnym. Tak, wiesz, raz... no to, ale okej, o przyjemnym, tak jak najbardziej, bo kultura no to jest przyjemność, powinna kojarzyć się wyłącznie z czymś, co jest znaczy, ważne, dobre. Nie tylko przyjemność, ale no, rodzaj takiego przewodnika po rzeczywistości, który daje nam też tę warstwę zadowolenia estetycznego, tak. Prawda? Nie tylko... Tak, nie opowiada tylko... o świecie, relacjonuje ten świat uwrażliwia. No i tam jest między innymi wywiad właśnie z Jackiem Braciakiem. Dlaczego powiedziałam o tym, że słowo szmata padnie? Bo pada tutaj w tym wywiadzie. On o karcie do referendum mówi referendalna szmata. Szmata, tak. Jacek Braciak gra główną rolę w filmie KOS. Filmie, który został nagrodzony Złotymi Lwami. W styczniu film będzie dostępny. Ale gra Kościuszkę, więc uznałam, że to jest bardzo fajny pretekst, żeby porozmawiać. I zresztą to jest film, który w kostiumie historycznym opowiada o współczesnej Polsce i to opowiada naprawdę przejmująco. To nie jest żadna agitka historyczna, to nie są te perełki tak zwane wyprodukowane przez pisowskich właśnie producentów czy reżyserów, które są takimi szkolnymi agitkami. To jest prawdziwy film. I Jacek Braciak, no właśnie szukaliśmy tego współczesnego Kościuszki, nie znaleźliśmy go niestety, ale on się odwołuje do przeszłości, do takich osób jak profesor Bartoszewski, czy premier Mazowiecki, czy Jerzy Giedroyć, że jednak mamy tą spuściznę zostawioną przez najwyższe autorytety patriotyczne i moralne, do której można sięgać, a o szmacie referendalnej mówi, bo on tutaj, Jacek Braciak kreuje się na taką osobę jednak w pewien sposób zdystansowaną, nie ujawnia swoich poglądów, oprócz tego, że jest po stronie demokratycznej, no ale mówi, że córka go zapytała, czy ma wziąć kartę do referendum, a on, dziecko, nie bierz tej szmaty referendalnej no tak, do ręki. On też z drugiej strony, wiesz, mówi o rozliczaniu tej władzy, ale też o rozliczaniu grzechów poprzedników, prawda? Tak. Grzechów zaniechania chociażby. Grzechów zaniechania. On podkreśla, że jest chłopem z dziada pradziada, bo ja go też pytałam, że wieś głosuje na PiS. I on mówi, że wieś jest jednak zdystansowana od tych, którzy ją poniżali, lekceważyli, którzy jej nie doceniali, że on rozumie, że jego siostra mająca kilkoro dzieci była zadowolona
zadowolona, że dostaje 500+, tak. Aczkolwiek już teraz coraz bardziej widzą też na wsi to, że to idzie w złym kierunku, że możemy wyjść z Unii, że w końcu wieś na tym skorzystała, prawda, mhm. na naszym wejściu do Unii, więc on mówi, że to nie jest takie wszystko jednoznaczne i też podkreśla, że będzie, jego głosowanie będzie raczej głosowaniem przeciw niż za, co zresztą dotyczy bardzo wielu osób, ale w ogóle w dodatku jest bardzo dużo o książkach, świetnych książkach. Piszemy o Nagrodzie Pulitzera w tym roku, o książce o współczesnym Davidzie Copperfieldzie, to się nazywa Demon Copperhead, który mieszka w Appalachach, czyli wiesz, przeniesiona ta sytuacja dickensowska w pejzaż Stanów Zjednoczonych. Piszemy o Wicie Szostaku, piszemy też o Teatrze Juliusza Słowackiego, który też jest taką soczewką skupiającą to, co Dobra Zmiana robi z teatrami, bo dyrektora świetnego skądinąd próbują odwołać od dwóch lat. Tak. I spieszą się, wyobraź sobie, bo kadencja się kończy jeszcze. Tak, ale już aplikacje zebrane, bo może uda się jeszcze przeprowadzić konkurs przed wyborami. No miejmy nadzieję, przed wyborami nie. Się nie... Już się nie uda. Wyborami zdążycie przeczytać dodatek, tak. Strefa Kultury, najnowszy Newsweek. Serdecznie zachęcamy.